Od początku tak naprawdę mojej kariery, mogę to powiedzieć, mówili, że o, taka miła, nic nie zrobi, ale to, że jestem miła, zgrabna, drobna, nie znaczy, że nie mam charakteru i że nie potrafię iść po swoje, więc jakby dlatego myślę, że takie warto przełamywać takie tak, słowa. Jakby znieść to takie zaszufladkowanie modelek, że są takie delikatne i tak. Myślę, że my to na pewno, no możemy to powiedzieć, obaliłyśmy ten mit. No, można tak powiedzieć, ale myślę, że też chodzi o kobiety jakby, że takie kobiety ładne, często się mówi, ona nic nie zdziała. Aha, okej, I'm gonna show you, pokażę wam, guys. O Jezu, on jest pijany. Bartek, czytaj, proszę cię szybciej. Każdy ma jakieś inne założenie, co chce osiągnąć w tym programie. Już no zabrała nam! A nie zarzucali wam, że macie łatwiej, bo jesteście ładny, dlatego każdy na przykład się zatrzymuje na ulicy? My raczej podchodziłyśmy do tego, że jesteśmy miłe. My do wszystkich podchodziłyśmy z uśmiechem, tak jak w życiu po prostu. Wiesz, no jakby dzisiaj patrzysz na nas, może ładnie wyglądamy, ale tam byłyśmy spocone, nieubrane dobrze. Wiesz, po prostu byłyśmy takie na survival, jak na survival przystało. No. O, już nie mogę się doczekać, jak wszystko zobaczymy, naprawdę. I śmiechem łapałyśmy stopa, już z daleka, już z kilometra widzieli nasze białe zęby. Zresztą tam bardzo szybko się zapomina o tym, jak się wygląda. Bardzo szybko zapomina się o kamerze i naprawdę no, nie da się nawet udawać czegokolwiek, prawda? No nie da się. Ten uśmiech towarzyszył wam przez całą tę podróż, bo podejrzewam, że były też trudniejsze momenty. Bywało. Były łzy. Było dużo śmiechu, ale no, ja zawsze powtarzam, że ten program to był taki czas, w którym ja przez cały czas, jak tam byłyśmy, byłam najszczęśliwsza na świecie, mimo że były sytuacje, w których było naprawdę ciężko.